Panie Marszałku, Szanowni Goście, Mieszkańcy Powiatu Tureckiego, Panie i Panowie. Z radością i zaszczytem witam Państwa w naszym wspólnym spotkaniu noworocznym. Pragnę wyrazić wszystkim wdzięczność za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie tej uroczystości swoim przybyciem. Stało się już tradycją, już u progu nowego roku organizujemy spotkania noworoczne, które dają sposobność do dokonywania podsumowań, składania podziękowań i przekazywania życzeń noworocznych. Żebym Państwu powiedział w kilku zdaniach, co ja robię na co dzień, albo co my robimy na co dzień. Otóż na co dzień ja wykonuję zawód lekarza weterynarii. Zawód, który znajduje się w grupie czy w korpusie zawodów medycznych, tak zwanym o zaufaniu publicznym. Z jednej strony dbamy o zdrowie i dobrostan zwierząt i jako lekarze weterynarii, z drugiej strony poprzez bezpieczną żywność dbamy o zdrowie publiczne. W imieniu moich rodziców i swoim, właścicieli i wszystkich pracowników bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, które dzisiaj odbieramy. Jeszcze raz ślicznie dziękuję. I gdyby kiedyś Państwu był potrzebny transport do Hiszpanii, bądź zły, zapraszam serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować kapitule Wielkopolskiej Izby Rolniczej za tak duże, jak dla mnie, wyróżnienie. Może nie jestem jakimś nadzwyczajnie wielkim gospodarstwem, ale naprawdę wyróżnienie dla mnie jest bardzo duże. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Stoję przed Państwem, pragnę zaapelować do wójtów rad gmin, wójtów i burmistrzów i rad gmin, które są ustawowymi organami ochrony przyrody, o to, by łaskawszym okiem patrzyły na wnioski, które czasami wpływają do Was o ustanowienie elementów, o ustanowienie właśnie o pomniku przyrody, czy jakieś inne. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie doktorze, otrzymał Pan dzisiaj Złoty Herb Powiatu Tureckiego. Czy taka nagroda mobilizuje do jeszcze większej pracy, a może są to laury i człowiek troszeczkę tak na nich spoczywa?
Ja bardzo doceniam tą nagrodę i będę ją traktował jako ukoronowanie mojej pracy zawodowej. Zawsze przyświecała mi idea pracy jednego zdrowia, a widać, że kapituła, pan starosta, rada powiatu dostrzegli to. Widać, że są to ludzie, którzy potrafią docenić pracę na rzecz dobra publicznego, zdrowia publicznego. Widać, że w takim razie nie obce jest im zdrowie publiczne, skoro zauważyli i doceniają pracę wedla brudzew ludzi, którzy pracują w tym sektorze zdrowia publicznego. Podczas gali, podczas spotkania pan doktor mówił o tym, że to nagroda dla całej firmy. Jak wiele osób zatrudnia WetLab i jak duże to przedsiębiorstwo? W tej chwili WetLab zatrudnia około 100 osób. Myślę, że jeżeli chodzi o weterynarię, to jest bardzo, bardzo dużo. A doktor uważam, że zasługuje na tytuł nie tylko człowieka powiatu, ale nawet człowieka Polski. Podczas spotkania noworocznego obejrzeliśmy też wizytówkę firmy WetLab. Wiele słyszeliśmy o dokonaniach pana doktora, ale też o nowoczesnych technologiach, które stosowane są w tej firmie. No doktor, trzeba powiedzieć, tutaj od zawsze kierował się ideą tego jednego zdrowia i wszystko, co można było, że tak powiem, w tym kierunku tworzyć, dawał wszelkiego rodzaju narzędzia. Ja jestem bardzo wdzięczny. Tutaj z tego miejsca też pragnę mu podziękować za to, że nigdy nie był przeciwny rozwojowi. Oczywiście zawsze dawał na najnowsze sprzęty, najnowsze rozwiązania i dzięki temu dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym to jesteśmy i możemy cieszyć się z tej nagrody, między innymi za innowacyjność laboratorium, jak również i całej firmy. Panie doktorze, co pana najbardziej cieszy? Czy praca z młodymi ludźmi, czy obserwowanie, jak firma się rozwija, czy może właśnie wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań? Panie redaktorze, praktycznie wszystko. Ja jak obserwuję młodych ludzi, jak obserwuję swój zespół, jak oni profesjonalnie podchodzą do sprawy, z jaką pasją wykonują swoje obowiązki, to naprawdę jest budujące. I naprawdę z takimi ludźmi oni odświeżają mnie, odmładzają, oni właśnie mnie motywują przez swoje zaangażowanie i przez to, że wkładają w to swój ponadnormatywny wysiłek, żeby osiągnąć sukces. To jest naprawdę bardzo duża przyjemność móc pracować z takimi profesjonalistami i z takim zespołem, który naprawdę wie, czego chce i ma swoje określone kierunki i naprawdę tutaj jest żadna przeszkoda nam obca. Wiele mówimy o pracy, a czy człowiek ze złotym herbem powiatu tureckiego ma czas wolny, ma czas na hobby? No i tutaj mam problem. Rzeczywiście widać, że ja nie potrafię zorganizować swojego czasu. Za dużo poświęcam pracy, to życie umyka i brakuje mi. Kiedyś w Kasztelani, Brudzew grałem z młodzieżą w piłkę, dużośmy się spotykali. Człowiek w ten sposób mógł wytknąć trochę, odetchnąć od swoich obowiązków zawodowych. Teraz na to mi brakuje czasu. Naprawdę praca w moim przypadku za dużo mnie pochłania, muszę coś z tym zrobić i myślę nad tym, żeby zharmonizować swoje tutaj obowiązki dzienne i wygospodarować trochę czasu dla siebie, dla hobby. Lubię piłkę nożną, lubię pracę z dziećmi, lubię przebywać na świeżym powietrzu. Ale i doktor zawsze mówił, że hobby to jest praca, więc tak. Po co? Rzeczywiście ja traktuję pracę jako hobby, ale powiedzmy w takim razie nie tylko jedno hobby, musi być więcej tych hobby. Człowiek zatroskany o środowisko, cóż znaczy to pojęcie? Czy trzeba być o nie zatroskanym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu? No to trzeba kapituły spytać. Myślę, że trzeba coś zrobić dla środowiska i trzeba być zauważonym.
No, mnie się to udało. Co najbardziej cieszy w takich działaniach? Czy praca w terenie, praca z młodzieżą, czy obserwowanie efektów działań? To jest związane z moją pracą. No nie każdy ma takie możliwości, jakie ja miałam, czyli przebywania no, prawie 36 lat w lesie, z tego ze 20 lat tylko w lesie. W związku z tym, no, to co ja mogłam zrobić, to nie mogą zrobić inne osoby, tak? Przebywałam na dużym terenie, nie na jakimś wycinku, tylko na całym powiecie i jeszcze trochę. Zatem no, ta moja działalność w ochronie przyrody mogła być taka owocna. Udało mi się to potem jeszcze przełożyć właśnie na propagowanie, czyli na wystawy, nie tylko moje wystawy, ale również innych osób, które z naszego terenu są bardzo zainteresowane przyrodą i są zdolne, utalentowane, tak jak pan Fornalczyk, który fotografuje zawodowo ptaki. Znaczy on to nie robi zawodowo, ale efekty jego pracy są takie jak profesjonalnego fotografa. Poza tym jego praca nas uczy wielu rzeczy, bo to, co on sfotografuje, to jest dokumentowanie występowania danego gatunku u nas, bo te jego zdjęcia są z naszego terenu i dla nas one są tym bardziej cenne. Także ja starałam się też w swojej pracy potem, jak już byłam na wyższych stanowiskach, wyszukiwać takich ludzi i z nimi nawiązywać współpracę, dlatego że to poszerzało nasze możliwości działania, ale również wciągało inne osoby i utworzył się taki, wydaje mi się już teraz, dosyć szeroki krąg osób, które są zainteresowane i doceniają walory przyrodnicze. Czy to nie jest swojego rodzaju paradoks, bo las kojarzy się raczej z byciem może samotnikiem, czy właśnie raczej życiem z przyrodą, a tu trzeba jednak wyjść do ludzi? No bo taki jest ten zawód, czyli że trzeba być w lesie, jest człowiek sam, znaczy jest z lasem, tak? Natomiast no, lesik się nie może zamykać w lesie, musi dla tego lasu i dla swojego zawodu również tworzyć taką przyjazną atmosferę. No, my bardzo dużo energii włożyliśmy, mówię my w sensie leśników tureckich, włożyliśmy bardzo dużo energii w to, żeby nasz wizerunek nie kojarzył się tylko z pniakami gołymi, ale również z całą naszą inną działalnością, dlatego że przez te 50 lat ostatnich, czy 40, podejście leśników do pracy w lesie jest zupełnie inne niż było wcześniej. Z takiego bardzo technokratycznego podejścia, takiego, no nie wiem, tak by powiedzieć, mody pruskiej, do takiej holistycznej, szeroko pojętej, właśnie do tego, żeby poznać wszystkie elementy lasu, żeby wiedzieć, co jest cenne, co jest niecenne i w jaki sposób gospodarować i żeby ta gospodarka, która zawsze coś uszkodzi, tak? No zawsze, no bo to jest technika, są maszyny, to jest po prostu tak, ciężki sprzęt. Natomiast my staramy się, żeby tak to wszystko robić, żeby najcenniejsze elementy zostały zachowane. Także jeżeli się coś zniszczy, to tylko w takim przypadku, jeżeli na przykład jest jakaś roślina chroniona, ale ona występuje, no nie wiem, na setce stanowisk. Tak? Jak się zniszczy jedno stanowisko, to nic nie wpływa na występowanie tej rośliny, dlatego że ona się odrodzi w innym miejscu. Natomiast jakbyśmy zniszczyli stanowisko na przykład Długosza Kuleskiego, które występuje tylko w jednym miejscu w Nadleśnictwie, no to byśmy go wyeliminowali. I na tym to mniej więcej polega. Jak wygląda kwestia troski o środowisko w naszym powiecie? Czy jest nieźle, czy może jeszcze wiele, wiele przed nami? Ja myślę, że jest wiele przed nami, że to, że najważniejszy dla ludzi był ciężki przemysł i praca w kopalni i w elektrowni, no to jest uzależnienie ekonomiczne i to jest zrozumiałe. To jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast to się kończy i wydaje mi się, że ludzie się też zmieniają, ludzie po prostu też się rozwijają, tak jak podejście ze śmieciami czy z czymkolwiek, że inaczej patrzyło się na te sprawy kiedyś, a inaczej teraz. I z przyrodą jest tak samo, że to po prostu zupełnie inaczej się patrzy, że jest coraz więcej takich ludzi wrażliwych, dla których właśnie to, co jest piękne w lesie, to, co jest cenne, jest bardzo ważne. Zresztą widzimy, co się dzieje w mediach, prawda?